No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a wy jak dobrze wiecie, a jeżeli nie wiecie, to koniecznie odpalcie Battle.neta, Steama bądź wasze konsole. Wczoraj do Warzone wleciał, w moim przypadku, 127-gigowy update. W niektórych przypadkach to mogło być nawet jeszcze więcej, w niektórych troszkę mniej, generalnie w okolicach 100 giga update'u wczoraj do tej gry wleciało. W związku z czym, podczas wczorajszego streama, ale też w dalszym ciągu, pod moimi filmami, prywatnie, jestem zalewany pytaniami, co oni do jasnej cholery dodali, że ta aktualizacja ważyła aż tyle. No i słuchajcie, ja jestem dzisiaj tutaj, żeby przybliżyć wam właśnie wszystko to, co w tej aktualizacji dodali, ale żeby niepotrzebnie nie trzymać niektórych w napięciu, powiem od razu, w tych plikach, które pobraliście, nie ma ani Verdańska, nie ma ani nowej mapy, nie ma nawet bety Black Opsa 6, nie ma generalnie za wiele. Sama aktualizacja sezonu 5 przeładowanie to według mnie jedna z najgorszych aktualizacji, jakie dostaliśmy pod kątem zawartości w ostatnich miesiącach, może nawet i latach. Tak naprawdę ta wielka, naprawdę ogromna aktualizacja, która w zasadzie mogłaby zawierać, patrząc tylko na rozmiar w sobie, jakieś dwie pełne wersje różnych gier, to tak naprawdę nie do końca była aktualizacja. Wszystko związane jest, moi drodzy, z planowaną i zapowiadaną przez Activision reorganizacją plików i całej optymalizacji związanej z działaniem aplikacji Call of Duty. W związku z tym, tak naprawdę, nie pobieraliśmy dodatkowych 127, w moim przypadku giga, na swoje urządzenie, tylko reorganizowaliśmy pliki, które właśnie mniej więcej tyle rozmiarowo wynosiły. Spowodowane jest to tym, że Activision chce jak najbardziej jeszcze umożliwić graczom zmniejszenie rozmiaru gier Call of Duty, tytułów Call of Duty, trybów Call of Duty, jakie grają na swoich urządzeniach, przez co na przykład po tej aktualizacji w końcu niewymagane do posiadania na waszych urządzeniach będzie chociażby Call of Duty Warzone. To znaczy, jeżeli nie gracie w Warzone albo gracie bardzo rzadko, to będziecie mogli sobie je odinstalować i dzięki temu z waszego dysku będzie kilkadziesiąt giga. Więc generalnie taki był zamiar tego wszystkiego. Niestety, bym rzekł, dalej nie działa to tak, jak powinno działać, bo generalnie tak na sztywno patrząc, nikt nie będzie się doszukiwał, że tutaj się podmieniają jakieś pliki, teraz możesz usunąć Warzone. Taki casualowy gracz nigdy się o tym nie dowie, więc powinno być to bardziej przejrzyście robione. No ale generalnie, jeżeli oglądacie moje materiały, a to robicie, bo jesteście teraz, to już wiecie. Możecie teraz manewrować bardziej w plikach, to znaczy możecie bardzo dostosować, jakie dokładnie tryby chcecie mieć na dysku, w jakie chcecie grać, te niepotrzebne usunąć, przez co wasz rozmiar gry po prostu znacząco się zmniejszy. No dobra, ale to słowem wstępu, bo myślę, że każdego wczoraj zszokowała ta informacja, gdy usłyszeli, ile giga jest do pobrania, albo ile giga zobaczyli po prostu w momencie, gdy włączyli swoją konsolę czy też peceta. Także skupmy się teraz już dosłownie na aktualizacji sezonu 5. Ja od razu wam tylko dopowiem, że zostańcie do końca tego materiału, bo musicie coś zobaczyć na sam koniec. Jeszcze o tym zaraz, ale po prostu musicie to, widzowie, zobaczyć. Tak czy siak, aktualizacja poprawiła oczywiście performance w działaniu gry, na przykład na konsoli Xbox One. Poprawili również wygląd niektórych kamuflaży w grze, prawidłowość wyświetlanych kolorów w niektórych rzeczach, czy po prostu prawidłowe wyświetlanie różnych elementów, jakie mamy w grze, poczynając od jakiejś animacji wizytówek, kończąc na wyglądzie jakichś schematów do broni. No i jeżeli chodzi o Warzone, poprawiona została również geometria mapy, co miało i ma pomóc w tym, żeby po prostu wszystko było bardziej płynne i takie, wiecie, seamless. Bez tak naprawdę żadnych zacięć powinno to zdaniem deweloperów od teraz działać, albo przynajmniej lepiej działać. Jeżeli chodzi o nowości, to tu nie będzie długo. Od razu wam to mówię, tu niestety nie będzie dzisiaj długo, bo tak naprawdę największą nowością tej aktualizacji jest tryb Supreme Resurgence, czyli odnowa Supreme.
którą wczoraj testowałem. Był to niesamowicie przepocony tryb, to znaczy ludzie tam grali bardziej z pasją niż na rankedach, także jeżeli ktoś chce się wychillować, to raczej nie będzie to tryb od tego, mimo że jest to tryb czasowy, no i taki raczej nastawiony właśnie na chillerę. No ale jeżeli chodzi o wyjątkowość tego trybu, to ta wcale nie jest za bardzo, bym powiedział, spora, bo tak naprawdę największą różnicą między tą odnową Supreme a zwykłą odnową jest to, że na ziemi znajdujecie tylko dobre rzeczy. To znaczy znajdujecie na przykład, nie wiem, STG złożonego już w takim stylu, że nie za bardzo musicie go zmieniać do końca gry i to dotyczy się każdej broni w zasadzie, którą znajdziecie. Do tego te broni mają założone różnego rodzaju kamuflaże czy schematy, więc wszystko też wygląda jak dosłownie coś, co kupilibyście normalnie czy wzięli ze zrzutu. I to jest taka największa zmiana. Dłużej też trzeba, moi drodzy, poczekać na powrót po śmierci, bo jest to odnowa. No i generalnie na sam koniec za wygranie chociaż raz w tym trybie do odblokowania jest Spilled Beans Weapon Camo. I to właśnie dlatego musicie obejrzeć ten materiał do końca. Fasolka po bretońsku camo. Moi drodzy, musicie to zobaczyć. Raz jeszcze się powtórzę. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o playlistę, to tutaj jest totalna lipa i ja tego troszkę nie rozumiem, to znaczy rozumiem, ale też nie rozumiem. Już tłumaczę. Przede wszystkim, oczywiście, jest ten nowy tryb Supreme Resurgence w formacie czwórek na Wyspie Odrodzenia. Są oczywiście rankedy trio na Wyspie Odrodzenia. Jest grabież w formacie czwórek. Jest Battle Royale solo, trio i quady. Gdzie jest duo? Nie wie nikt. I moi drodzy, jest zwykła odnowa duo na Wyspie Odrodzenia i rotacja trójek z mapami. Gdzie jest solo odnowa? Gdzie jest duo Battle Royale? Myślę, że jedne z najbardziej popularnych trybów, jakie są grane, zostały usunięte przynajmniej na tydzień. Nie ma duo Battle Royale, nie ma solo odnowy. Nie komentuję bardziej. Nie rozumiem dlatego, że jakby czemu akurat te, to już większy sens miałoby usunąć, nie wiem, choćby trójki odnowę i dodać solo, żeby po prostu było solo, no bo solo, a trójki, czwórki, to jednak jest spora różnica. A rozumiem, no bo związane jest to z tym, że nie mają po prostu przepustowości serwerów na tyle dużej, żeby to pociągnęło wszystkie te tryby łącznie, więc z któryś zrezygnować musieli. Przechodzimy do kolejnych rzeczy. To nie jest nic interesującego. Cod Bowl, ok. No jakby samo rozumiemy to przez siebie. Klasyczne dla Call of Duty po prostu event z Cod Bowl. Do tego, moi drodzy, pewną nowością są personalne rekordy, czyli teraz po prostu po zakończeniu meczu, jeżeli pobijecie swój personalny rekord fragów, otrzymacie za to wyróżnienie i stosowną informację, prawdopodobnie również nagrodę w postaci emblematu. I to jest coś, co ma być rozpatrywane i analizowane w przyszłości jeszcze bardziej, więc takie personalne rekordy, gdy są przez Was pobijane, mają być dodatkowo Wam nagradzane w postaci właśnie jakichś kosmetycznych, takich delikatnych rzeczy. Do tego, moi drodzy, w gameplayu nowością są zdecydowanie elitarne kontrakty. Natomiast już Wam tłumaczę, na jakiej zasadzie jest to nowość, bo to też warto powiedzieć. No, to są nic innego jak normalne kontrakty, tylko nazwane są elitarnymi kontraktami. Generalnie są nie są koloru żółtego, tylko bardziej pomarańczowego i mają tę taką te takie liście laurowe, czy jak to nazwać, w kwestii wyglądu samego kontraktu, łatwo je rozpoznać. Jest ich tylko kilka w każdym meczu, może się pojawić potem troszkę więcej w trakcie trwania każdego spotkania. Natomiast polegają one na tym, że, moi drodzy, zwykłe bounty zamienia się w elitarny kontrakt bounty. No i jak zrobicie ten elitarny kontrakt bounty, który teoretycznie jest troszkę cięższy do zrobienia, no bo generalnie macie na przykład mniej czasu, żeby to zlecenie wykonać, ale umówmy się, i tak najczęściej jak podnosicie zlecenie, to szybko dochodzi do pojedynku, który definiuje, czy ten kontrakt wykonacie, czy nie. No ale gdy już ten kontrakt wykonacie, to dostajecie po prostu trochę więcej gotówki z
zdecydowanie więcej punktów doświadczenia. No i najważniejszą rzeczą jest zdecydowanie to, że moi drodzy, dostajecie jakiś dodatkowy, jakąś dodatkową nagrodę. I tutaj jest to albo killstreak jasnowidzenie, albo zaawansowane BSP, albo paczka specjalisty, albo jakaś tajna broń, czyli ta broń z 8 dodatkami. I to jest chyba najlepszy element tych elitarnych kontraktów, te dodatkowe nagrody, które spadają w postaci skrzynek z nieba. Musicie tę skrzynkę otworzyć i wtedy wam wypada właśnie ta dodatkowa nagroda. Dodatkowo nie ma nic więcej ciekawego. Dosłownie reskin normalnych kontraktów nazwane elitarnymi z lekko podrasowanym działaniem i to tyle w kwestii tej nowości. Drugą nowością jest publiczny event Recon Flyover, czyli coś, co może się aktywować, moi drodzy, nagle w meczu. W trybie Battle Royale może się pojawić w trakcie czwartej zonki, na odnowie w trakcie drugiej. Jest to nic innego jak event polegający na tym, że po prostu nagle zostanie aktywowany na jakimś obszarze, czy dwóch obszarach, zaawansowane BSP, przed którym nie ma żadnego countera. Zobaczycie po prostu cały obszar w realnym czasie, będziecie widzieli no dosłownie to, co widzicie, jak macie zaawansowane BSP, także generalnie można sobie wtedy bardzo mocno zyskać informacje o tym, co się dzieje w waszej okolicy. No i to jest cały ten event i cała ta nowość, jaką jest Recon Flyover. Tak to wygląda generalnie na minimapie, gdy to jest po prostu odpalone. Zmniejszyli, moi drodzy, czas trwania kontraktu łupieżcy na odnowie. Wcześniej mogliście go robić 4 minuty, teraz 2 minuty 30 sekund. I zmniejszyli publiczny event Bounty Contest. Częstotliwość pojawiania się tego eventu ze względu na to, że teraz częściej ma pojawiać się właśnie ten nowy Recon Flyover. Do gry zostały dodane nowe bronie, jedną z nich jest włócznia, którą rzucacie, drugą jest łuk, który musicie odblokować w zadaniach tygodnia 5. Obie bronie są do walki wręcz, o obu broniach nie zamierzam więcej mówić, nie jestem fanem tego broni, wyobraźcie sobie, że moglibyśmy dostać nowy karabin snajperski albo AR-kę nową. Dodają to, no nie jest to nic interesującego. Dodane zostaną, bo jeszcze nie, ale w tygodniu 6 i 7 nowe części z rynku wtórnego. Jack Deathmarch, czyli część z rynku wtórnego do Bala 27 oraz Jack Devastators, czyli część z rynku wtórnego dla Shotguna Reclaimera 18. No i chyba najważniejsza rzecz z perspektywy aktualizacji, czyli balans broni. Od razu wam powiem, meta za bardzo się raczej nie zmieniła. Być może kilka broni zbliżyło się do jakiegoś tam lepszego poziomu, kilka jest troszkę słabszych, ale generalnie wydaje mi się, że dalej będziemy grali tym, czym graliśmy do tej pory. Tak czy siak, Bal 27 otrzymał buffa na maksymalny zasięg obrażeń, który tutaj widzicie. DG56 otrzymał buffa na mnożnik obrażeń w dolnej części tułowia. FR556 otrzymał buffa na maksymalny zasięg obrażeń i mnożnik obrażeń w dolne ramiona i ręce. Holger556 z maksymalnym zasięgiem obrażeń zwiększonym o 5 metrów. MCW z maksymalnym zasięgiem obrażeń zwiększonym o 6 metrów. Środkowym o kolejne 6 metrów i blisko środkowym o kolejne 6 metrów i środkowym typowo o, moi drodzy, 5 metrów. Także MCW teoretycznie z dużym buffem na zasięg obrażeń, ale grałem tym MCW i swojego zdania nie zmieniam. Broń jest jakaś dziwna, gdy z niej strzelacie i po prostu mi się nią przyjemnie nie gra. Więc STG, który otrzymał buffa polegającego na zmniejszeniu maksymalnych obrażeń z 36 na 32, dalej jest według mnie lepszym wyborem niż chociażby takie MCW. Zmian doczekała się również M16 Zębu 2, a dokładniej Jack Patriot Conversion Kit, w którym to został zwiększony maksymalny zasięg obrażeń z 24 na 30 metrów. Karabiny bojowe, Baz B otrzymał, moi drodzy, zwiększony mnożnik obrażeń w nogi i stopy, foot to stopa, zapomniałem. MTZ-762 Jack Heretic Carbine Kit dostał, moi drodzy, maksymalny zasięg obrażeń zwiększony o 5 metrów i SOA Subverter również podobnie. Również o te mniej więcej 5 metrów maksymalny zasięg obrażeń się zwiększył. Jeżeli chodzi o PM-y, maksymalny zasięg obrażeń został zwiększony o 3 metry na rajwalu 9. Static HV otrzymał nerfa polegającego na tym, że środkowe obrażenia spadły o 1 punkt. Maksymalny zasięg obrażeń został zmniejszony o
2 metry, środkowo bliski zasięg obrażeń o 5 metrów i typowo środkowo zasięg obrażeń również o 5 metrów. Dodatkowo zmniejszony został mnożnik obrażeń w głowę oraz w nogi i stopy. Ale są to takie zmiany, które dalej generalnie nie niszczą do ziemi tej broni. Ona jest faktycznie słabsza, TTK jest troszkę gorsze, ale generalnie Static HV no ma te zalety, które miał do tej pory dalej, więc jest po prostu bardzo mobilnym, fajnym PM-em na blisko. Striker otrzymał, moi drodzy, buffa na maksymalny zasięg obrażeń, minimalnego, bo 1,5 metrowego mniej więcej, i środkowy bliski zasięg obrażeń również o 2 metry został zwiększony. I co ciekawe, Lachman Shroud, a więc MP5 z MW2, otrzymała minimalny buff na części z rynku wtórnego Jack Decimator Conversion Kit. Ok, LKM, moi drodzy, pulemiot otrzymał buffa, mnożnik obrażeń w szyję zwiększony, w dolnej części tułowia i dłoni również, zmniejszono, moi drodzy, również sprint to fire time, czyli generalnie szybciej będziecie mogli strzelać po sprincie, i zmniejszyli również, moi drodzy, szybkość przycelowywania, więc szybciej będziecie przycelowywali o 30 milisekund oraz zwiększyli prędkość, szybkostrzelność broni z 492 na 545 kul na minutę. No i RPK, moi drodzy, z MW2 otrzymało zmiany na części z rynku wtórnego Jack Cataclysm, które widzicie tutaj. Nie jest to nic, moi drodzy, generalnie niesamowicie interesującego. Generalnie troszkę zmienili działanie odrzutów tej broni. To tak w wielkim skrócie. DM56 oraz MCW68 ze zmianami w kwestii takich delikatnych rzeczy, zasięgi obrażeń, jakieś szybkostrzelność, nic generalnie rewolucyjnego. W pistoletach generalnie to samo, znerfili bardzo mocno, mam wrażenie, zasięgi obrażeń na pistoletach w wersji Akimbo, ale poprawili troszkę celność przy strzelaniu z tego Akimbo, więc też raczej nic nie rewolucyjnego. Poprawili kilka bugów i to jest, moi drodzy, wszystko. To jest aktualizacja sezonu 5 przeładowanie. Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim, co wam właśnie przybliżyłem. No i koniecznie teraz zobaczcie nagrodę za wygranie w tym nowym trybie Supreme Resurgence. Musicie zobaczyć ten nowy kamuflaż. Po prostu musicie. Zostawcie łapkę w górę i do następnego. Miłego oglądania. Naprawię tą kamerkę już po meczu, dobra? Mam... Robi was drugi oddział. Unikajcie go i przetrwajcie. Strefy, sporo drogi przed wami. Mamy lukratywne kontrakty. Większe ryzyko. Czy to jest chłop? Dobra, ogólnie to mamy dętkę i tak. Udało wam się przejść do pierwszej wioski. Ostrożnie, odnowa jest już nieaktywna. Gra toczy się o wszystko.
Let's go! Nawet nie wiedziałem, że to jest klacz już. Nie wiedziałem, że końcówka. No kurde, ta kamerka! Ta dziadyga. Fajna kamerka, wiem. Należy się hot dog czy nie? Należy się za to hot dog czy nie? Nie działa. O, chyba teraz. Dobra. Należy się, dzięki. Nawet dwa, no nie ma dwóch. Dobra, chcę zobaczyć to camo nowe. O! Ładnie wygląda na tym. Już sprawdzamy. Dobra, jak Venom nie ma racji, to ban. Ale będzie teraz specjalny, bo widzę, że jest 5 na 5. Tutaj. Oni mi fasolkę po bretońsku dali za wina. Oni mi fasolkę po bretońsku dali za wina. Nie. Nie, no naprawdę?